W Polsce właśnie kończy się Festiwal Kredytu Hipotecznego. Jego główną bohaterką jest rata. To już nie jest mini ratka, tylko rata, która gwałtownie skacze, którą trzeba zamrażać, o którą martwią się politycy, martwi się rząd itd. itd. Odsuńmy na bok metaforę. Rata na 300-tysięczny kredyt hipoteczny zaciągnięty na 25 lat z marżą 2,6%. Rok temu wynosiła 1400 zł, dziś wynosi 2500. 500-tysięcznego kredytu wynosiła rok temu 2000, teraz wynosi około 4000. Z indeksu dostępności mieszkaniowej wynika, który mierzy jakby relacje między pensjami a tym, co można za nie kupić, jeśli chodzi o mieszkanie, że Polska należy do krajów o najniższej dostępności mieszkań. Doszliśmy do ściany. Co z tym można zrobić? Co z tego wynika? Opcji jest relatywnie niedużo. Oprócz tego, że kredyt jest niedostępny, można mieszkanie odziedziczyć, ale to przywilej, który wikła w sieć relacji. Pozostaje najem, ale ten wydaje się, kojarzony jest przez Polaków z czymś, co jest tymczasowe. Z moich badań wynika, że usamodzielnienie coraz rzadziej przebiega w samodzielnie, w pojedynkę. Może więc czas zastanowić się nad usamodzielnieniem razem. Wyobraźmy sobie Marka. Marek ma 32 lata, mieszka w średniej wielkości mieście razem z rodzicami. Podobnie jak co drugi Polak po 30 i co trzecia Polka, jest im ciasno. Od mniej więcej roku Marek robił tak zwaną historię kredytową. Chodziło mu o to, żeby pracując na umowy terminowe, bo takie były mu dostępne, zgromadzić jak najwięcej środków, uporządkować je tak, by osiągnąć wiarygodność przed bankiem i dostać kredyt na upragnioną kawalerkę. Marek ścigał się z czasem, bo ceny mieszkań rosły, a jego dochody nie przystawały do tego tempa. Wiosną tego roku uznał, że ten wyścig przegrał. Zresztą nie bez powodu, bank odmówił mu kredytu. Co w takim razie Marek ma zrobić, skoro jego samodzielna droga do posiadania mieszkania nie wychodzi? Doszedł on do ściany, podobnie jak bardzo wielu młodych Polaków obecnie. No właśnie, jak Państwo myślą, co może zrobić Marek? Na ogół w takich sytuacjach ludzie słyszą to, co powiedział pewien polityk, odpowiadając na pytanie, co ma zrobić młoda dziewczyna pracująca, której nie stać na kredyt ani na ratę najmu. Niech zmieni pracę i weźmie kredyt. Ta opcja jest coraz bardziej niedostępna i ani rządowe programy wsparcia kredytobiorców, ani rynek pracy nie pozwalają nam myśleć o tym, że w najbliższym czasie wyłoni się na bazie rynkowej jakieś zupełnie spontaniczne rozwiązanie. Potrzebne nam jest przemyślenie tego układu. No właśnie, ale może po prostu jest tak, że ci młodzi ludzie to są jacyś leniwi, nie chce im się pracować. Otóż nie. Badania pokazują, że aktywność młodych mieszkających jeszcze z rodzicą przed 30 jest całkiem spora. Tylko ich dochody nie wystarczą im na to, żeby kupić mieszkanie. Ktoś powie, w ostatnim roku wybudowano najwięcej mieszkań w ostatnich latach. Niejaki Engels już dawno temu stwierdził, że problemem nie jest ilość mieszkań, tylko w jaki sposób one są dystrybuowane. Na ile efektywnie udaje się uniknąć sytuacji, w której jest niewielu, którzy ma wiele mieszkań, ale jest też wielu, którzy mieszkania nie mają. Co zatem sprawia, że tak wielu młodych ludzi wciąż myśli o kredycie? Kiedy rozmawiałem z kredytobiorcami, którzy wzięli kredyt hipoteczny, często słyszałem takie zdania. Po wzięciu kredytu hipotecznego stałem się dorosła. Zacząłem być odpowiedzialny. Moje życie jest nieco cięższe, ale jest w nim coś wartościowego. Wygląda na to, że kredyt hipoteczny nie jest tylko o wzięciu pieniędzy na mieszkanie. Kredyt hipoteczny czyni życie bardziej odpowiedzialnym. Przypomina to zupełnie inną relację z pieniędzmi niż dług. Taką, którą jest oszczędzanie. W oszczędzaniu chodzi przecież o to, żeby podjąć wysiłek teraz w imię większej nagrody w przyszłości. Nie jedz kolejnego cukierka teraz, tylko zostaw go na później, uczą rodzice.
psychologowie i socjologowie mówią, że to jest warunek racjonalności i właśnie tak o sobie często myślą kredytobiorcy, że prowadzą samodzielne, odpowiedzialne życie. Tymczasem to życie sprawia im, wpłata im figle. Joanna i Marek skrupulatnie notowali koszty i korzyści, wydatki i dochody w swoim budżecie domowym, chcąc mieć jednego syna, ale urodziły im się trojaczki, cały plan więc spalił na panewce. Ania myślała o kredycie, wkomponowała kredyt w plany ślubu, posiadania dzieci, założenia rodziny. Kiedy jednak jej narzeczony odszedł od niej tuż przed ślubem, ten dom stał się znów mieszkaniem. Dla Janka z kolei, który założył firmę IT, która z powodzeniem zaczęła funkcjonować, wzięcie 800-tysięcznego kredytu nie było żadnym problemem, kiedy rok temu miał ratę około 2400 zł. Obecnie płaci za tę ratę 5500 i należy do tak zwanych podtopionych. No dobrze, ale przecież wzięcie kredytu hipotecznego i kupno mieszkania na własność nie jest jedyną formą, jaką można sobie wyobrazić. Można mieszkanie odziedziczyć. Wówczas nie wikła się w finansowe zobowiązanie, ale wikła się w innego typu relacje, które nie do końca są określone. Jeśli dostaje mieszkanie w prezencie, czuje się, jakby był coś winien temu, który mi je daje. Tylko nikt mi do końca nie powie, co tak naprawdę. Czy mam tylko pomagać, czy mam przekazać moje mieszkanie, które dostałem następnemu pokoleniu. Dziedziczenie mieszkania zdejmuje z nas wysiłek, ale z drugiej strony wikła w jakieś innego typu relacje, które nie do końca są określone. Najem w Polsce jest właściwie synonimem tymczasowości. Ludzie, którzy wynajmują, mówią o tym w kategoriach fazy przejściowej, czegoś, przez co trzeba przejść. Jakie są wnioski, kiedy myślimy o tych trzech formach zamieszkiwania? Że udziałem młodych jest dojmujące poczucie niepewności i tymczasowości. Może więc trzeba pomyśleć o czymś, o jakimś mechanizmie, który by to pozwolił opanować tę niepewność. I tu wrócę do tych kredytobiorców, z którym rozmawiałem i których badałem. Otóż oni się bardzo zgrupowali, stworzyli grupy, w których zaczęli się wymieniać wiedzą o tym, jakiego typu kontrakty mają ze sobą, o sektorze finansowym, zaczęli się komunikować i tak dalej, i tak dalej. Zaczęło się od tego, że uświadomili sobie, że ich kredyt nie jest tylko ich, ale też banku, że umowa jest dwustronna i że można jej się przyglądać tak, żeby ona była zinterpretowana i działała jak najbardziej korzystnie dla nich. Zaczęli się jednoczyć wokół tego, żeby, tak jak w przypadku frankowiczów, czyli kredytobiorców, którzy wzięli kredyt we frankach szwajcarskich, znaleźć najlepszy kurs wymiany, przewalutowania franka na złotówkę. Potem przyszedł czas na to, żeby zająć się czymś grubszym. A to dlatego, że ci frankowicze, chociaż byli super racjonalni i super oszczędni, ich raty pięły się w górę wówczas, kiedy wartość franka rosła, a wartość złotówki spadała. Ich rata rosła i oni nie bardzo wiedzieli dlaczego. Zaczęli tę wiedzę uwspólniać i ja bym powiedział, że zaczęli jakby uspołeczniać kredyt. Zaczęli się przyglądać jego regułom, ustalać, na ile on jest dla nich korzystny, czy on jest sprawiedliwy. Dzięki temu udało im się po pierwsze wpłynąć na regulacje dotyczące przewalutowywania kredytu. Po drugie zobaczyć, że w tłumaczeniu unijnej dyrektywy, która określa ich prawa konsumenckie, jest błąd. Po trzecie wielu z nich poszło do sądu, by domagać się sprawiedliwości. Teraz takie pytanie o to, czy ich kredyt jest sprawiedliwy, zadaje wielu kredytobiorców, którzy mają kredyt w złotówkach. Nie chcę przesądzać tego, czy mają rację. Chcę tylko powiedzieć, że historia kredytu hipotecznego w Polsce wbrew pozorom jest bardzo uspołeczniona. To znaczy, że kredytobiorcy są grupą, która wspólnie występuje o to, żeby reguły umowy były bardziej przejrzyste. Nawet jeśli jest niewielu, pokazuje to pewien nowy kierunek, który się pojawił w życiu Polaków, w tym usamodzielnieniu młodych ludzi.
No dobrze, spróbujmy odłożyć na chwilę ten kredyt i spojrzeć, czy są jakieś alternatywy. Weźmy taki drugi zasób, dobro, które często funkcjonuje, ma taki podwójny, nie tylko funkcjonalny status, samochód. Jeszcze 10 lat temu kupno samochodu i posiadanie samochodu było symbolem wolności. Dziś dla młodych ludzi to jest zupełnie nieoczywiste. Wynajmują samochód na minuty, godziny. Jeśli chcą poczuć się tak jak u siebie w samochodzie, że on jest ich, mogą wynająć samochód na rok czy dwa lata. Wszystko zależy od tego, do czego ma to służyć. Czy z mieszkaniami może być podobnie? Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że mieszkanie to przede wszystkim nie posiadanie, tylko komfort i poczucie bezpieczeństwa i poczucie, że jest się u siebie, to wówczas należałoby zastanowić się, co z tych historii, które opowiedziałem, można by wziąć na przyszłość. Ja nie jestem od tego, żeby opowiadać o tym, jak ma wyglądać następny program rządowy Mieszkanie Plus Plus, czy Mieszkanie 2.0, tylko raczej postaram się wyciągnąć wnioski z moich badań. Jeśli weźmiemy tych kredytobiorców, to uspołecznienie długu wysyła ich w przyszłość, ale też sprawiło, że zaczęli oni myśleć o wspólnych regułach, które dadzą im przewidywalność i poczucie transparencji tego, co łączy ich w sytuacji, w której jest jakieś długotrwałe i duże zobowiązanie. Jeśli weźmiemy tych, którzy odziedziczyli mieszkanie, to można od nich wziąć taką beztroskę, której nie mają kredytobiorcy. Kredytobiorcy, kiedy podejmują ten wysiłek, jeszcze przy wzroście rat muszą się wyrzekać, często przypominają takich ludzi, którzy są poddani okrutnemu optymizmowi, jak to nazwała pewna antropolożka. Chodzi o to, że ten wysiłek i wyrzeczenia są w imię odległej przyszłości. Ci, którzy dziedziczą im, czy mieszkają w mieszkaniach po kimś czy takich, które są w rodzinie, nieco swobodniej myślą i planują o przyszłości. Niepotrzebny nam okrutny optymizm, ale potrzebny jest nam ich optymizm i przekonanie, że chodzi w gruncie rzeczy o planowanie przyszłości, które jest swobodne i poddane raczej ich pasjom. Jeśli chodzi o najem, ta historia najmu znowu odsyła nas do pewnych rzeczy, które dzieją się obok. W innych krajach kredytobiorcy zebrali się razem i wspólnie ustalili reguły i standardy wynajmu, tak żeby zamienić wynajmowane mieszkanie w dom. Jeśli miałbym więc wyciągać wnioski dotyczące tego, co ma się zdarzyć w przyszłości, powiedziałbym tak, potrzebne nam standardy umów najmu, tego, żeby ten rynek był bardziej przewidywalny. Potrzebny nam uspołeczniony kredyt. Jego formy mogą być różne. To mogą być kooperatywy, to mogą być umowy zawierane przez grupy mieszkańców na budowę z gminami. Pomysłów jest dużo, one są gotowe, trzeba tylko przestawić myślenie. Z tego wynika, że kwestia usamodzielnienia młodych nie jest ich własnym problemem. Jest jakąś kwestią, która łączy relatywnie dużo gospodarstw domowych. Wspólne usamodzielnienie brzmi trochę jak oksymoron, ale chciałem pokazać, że jeśli będziemy wypracowywać wspólne reguły czegoś, co długu czy zobowiązania, które wysyła nas w przyszłość, pozwala poradzić sobie z tym, że jeśli każdy z nas by chciał oszczędzać na mieszkanie, to musiałby kupić to mieszkanie na koniec życia dopiero, to tego typu zobowiązania, jeśli tylko będziemy je wspólnie ustalać, mogą rozwiązać problem mieszkaniowy i problem usamodzielnienia młodych. Dziękuję bardzo.